Cześć, to Ogrodnik dla Zabawy. Dzisiejszy odcinek jest bardzo spontaniczny, ponieważ rano zauważyłem wielki problem z moją Adansonii variegatą. I ten problem zaraz Wam pokażę. To jest roślina z poprzedniego odcinka, ponieważ doskonale wpisuje się w dzisiejszy temat, czyli variegacji. Mam ją ze sobą. Jak widzicie, jeszcze jest nieprzesadzona, będzie przesadzona, ale powiem też, co będzie musiała mieć, żeby dalej ładnie rosnąć, bo te rośliny nie będą rosły Wam same. Idzie jesień, bez odpowiedniej ilości światła i odpowiednich nawozów nie da rady wariegacji utrzymać odpowiednio ładnej. Powiem od razu, co u mnie się złego stało, bo nie ma co tutaj ukrywać. To jest, nie wiem czy pamiętacie, moja mint i moja variegata Adansonii. One były te małe, takie kupione w Obi. No teraz są już bardzo duże, nie wiem czy widać. Są bardzo duże i piękne, tak, no ładnie rosną. Może tak jakoś Wam pokażę. Jest super. Dzisiaj rano na variegacji zobaczyłem plamę brązową tu, plamę brązową tu. Nie jest to problem przelania, ponieważ świeże liście nie są z plamami. Jest to problem typowo braku odpowiednich składników i ta roślina zaczyna odrzucać to, co jest jej niepotrzebne. Czyli białe plamy kompletnie jej do niczego nie służą, ponieważ zabierają energię, a nie produkują tej energii, bo nie ma tam chlorofilu. Dlatego roślina się ich pozbędzie, bo skoro nie produkują, to niech nie, przynajmniej nie jedzą. Co zrobić, żeby tych plam nie było? Najważniejsze to jest światło. W tym momencie braknie światła, jest coraz mniej, dzień jest coraz krótszy, coraz mniej tego światła słonecznego i od razu na niej to wyszło. Co zrobić, żeby tego nie było? Oczywiście odpowiednie lampy, bo nic innego w naszym klimacie nie wymyślimy. Muszą być odpowiednie lampy i wtedy można myśleć o tym, że tą wariegację utrzymamy przez cały rok bardzo ładną. Pokażę Wam też roślinę White'ów. I ona jest o tyle ciekawa, że ostatnie liście, zobaczcie, są piękne, ale te ostatnie liście wyrosły już tutaj. Tutaj, gdzie mam bardzo dobre oświetlenie, ale niedrogie w porównaniu z cenami roślin. I one wtedy bardzo ładnie rosną i liście są no, przepiękne. Tak? Te rośliny stoją dość wysoko, więc one światła słonecznego mają mniej, ale światła sztucznego mają sporo i rosną bardzo ładnie. Jeszcze, żeby nie było tak kolorowo, zobaczcie, tutaj jest odcinek bez liści. To jest odcinek, to jest etap życia rośliny w przeprowadzce. Niestety i ta roślina, i ta, zobaczcie, ta sama historia i też zobaczcie, jakie liście są nowe. Są przepiękne. Ale wszystko kwestia oświetlenia. I teraz w tym momencie będziecie mieli wielki problem z variegacjami bez dobrego oświetlenia. Ta roślina to też tutaj ma wybarwienia bardzo ładne. Tu idą świeże liście. Ona też odczuła przeprowadzkę. Tutaj jest bardziej łysa na tym odcinku. No niestety przeprowadzając rośliny bardzo dużo roślin ucierpiało. No ta przeprowadzka nie było to tylko przewiezienie roślin, ale dużo innych rzeczy, więc wiele roślin mi ucierpiało niestety. Ale wracając do tematu, bo tutaj tak, no przede wszystkim chodzi mi o tą, przepraszam, bo tu właśnie ułamałem Adansonię, ale to nic, ukorzenię ją. No niestety muszę ją pociąć, bo nie wiem czy zwracacie uwagę, ale z odcinka na odcinek jest coraz dłuższa i już mi wchodzi po prostu na plecy i dlatego w tej chwili złamałem ten czubek znowu, szczyt, złamałem ten szczyt, ale wsadzę go u korzenie i będzie rosło dalej, czyli w którymś z następnych odcinków będzie cięta. Może razem z tymi dwoma, ponieważ je planuję uciąć, bo ona już nie będzie ładna, jak ma takie plamy. Plecami do Was. O, tak, będzie ładniej. Jeśli ma takie plamy, no to te plamy zostaną. One nie znikną. Nawet jak, bo one, te rośliny rosły u mnie w domu, dlatego nie było lamp.
Dlatego te wszystkie plamy się pojawiły. W tej chwili będą tutaj przez jakiś czas i będą miały ładne liście na pewno. Tak mi się wydaje. Ale co ja chcę z nimi zrobić? Ja chcę je pociąć. Pociąć po prostu ze względu na to, że mi się to już nie będzie podobało, nie będzie ładnie rosło, więc na pewno ją potnę. Nie potnę ją w tym odcinku, dlatego że roślina przeżywa w tej chwili stres. Duży stres, no bo to, że ona odrzuca sobie te białe części rośliny, to właśnie świadczy o tym, że w jakiś sposób się broni od tego, że ma za mało światła. W zasadzie tylko za mało światła, dlatego że temperatura w domu jest odpowiednia, nie jest za zimno, a pożywek dostaje tyle, co wszystkie rośliny, czyli dość dużo, bo ja no dość dużo tych pożywek różnego rodzaju daję roślinom, dlatego one całkiem nieźle potrafią rosnąć. W następnym odcinku na pewno powiem o lampach. Powiem o moich błędach, żebyście ich nie powtarzali, bo moje błędy polegały na tym, że miałem w całym domu żarówki. Nad roślinami były żarówki, lampy, LEDy. W tej chwili całkowicie zmieniłem sposób myślenia. Zainwestowałem w dobre lampy. Tutaj są dobre lampy. Pokażę Wam, jakie to są lampy. One nie kosztują nie wiadomo ile, bo nie stać mnie na te po parę tysięcy lampy i pewnie długo, długo mi nie będzie stać. Ale to są lampy, które gwarantują mi, że są ładne i wszystko ładnie rośnie. Ale szybko jeszcze powiem o tym, jak przygotowuję roślinę do cięcia, bo jej dzisiaj nie będę ciął. Zastosowałem preparat. To jest preparat Rot-It i on służy do ukorzeniania świeżych, ciętych sadzonek. Ale ten preparat ja zastosowałem kilka dni przed cięciem na roślinę, po to, żeby roślina otworzyła sobie jeszcze lepiej swoje komórki, żeby to wszystko jeszcze lepiej w roślinie wszystko się działo. Później ją potnę, zastosuję ten preparat do ciętych sadzonek, ale też inny preparat, którego nie wziąłem akurat przy sobie, nie mam. Też Rot-It, jest to żel do ukorzeniania i wtedy je potnę, czyli to za jakieś 3-4 dni będzie cięcie. Teraz zastosowałem to. Co jest jeszcze ważne i co polecam Wam dla roślin, które przeżywają stres? To jest taka fiolka. Fiolka Bum Bum Spray. Ten Bum Bum Spray jest to, w ogóle to jest biostymulator. Czyli nie jest to jakieś tam wielce chemiczne rozwiązanie. Biostymulator, są to aminokwasy, peptydy, węglowodany, minerały. I to stosuje się, to się rozrabia z wodą. 5 ml na litr wody i spryskuje się roślinę. Efekty producent pisze, że są widoczne po 2 godzinach. Ja aż tak nie widzę tych efektów, ale może Wy zobaczycie. Bum Bum Spray w małych 20 ml takich pojemniczkach. Jak zwykle możecie to kupić też u mnie w sklepie. Jest to fajne rozwiązanie na rośliny, które przeżywają stres, nie tylko spowodowany brakiem światła, ale też zimnem bądź suszą. Też taka saszetka, taka fiolka może Wam dużo pomóc, bo to jest 20 ml, czyli na 4 litry wody. Jak rozrobicie to, wlewacie do opryskiwacza. Warto zużyć to od razu, żeby nie leżało za długo. Bo traci swoje właściwości. Na dzisiaj to już wszystko. Przygotowałem tylko w zasadzie do następnego odcinka to, co będę chciał zrobić w następnym odcinku, czyli będzie cięcie wariagacji i koniecznie powiem Wam o oświetleniu, dlatego że te błędy, które ja popełniałem, w tej chwili nie chciałbym już popełniać, więc zrobicie jak chcecie, ale ja Wam powiem o tym, jakie błędy popełniałem i co w tej chwili uważam za najlepsze rozwiązanie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, pa.